Cześć dzieciaki, witajcie! W dzisiejszym odcinku będzie się działo, ponieważ przychodzę do Was z maszyną Batch It, dzięki której zrobicie znaczki oraz metalowe przypinki. Tymi znaczkami, które za chwileczkę stworzymy, będziecie mogli udekorować dziecięcą odzież, młodzieżową odzież, jakieś czapki, swoje plecaki, kurtki, co tylko będziecie chcieli. Ale aby wykonać takie świetne przypinki, musimy rozpakować tę maszynę, więc otwieramy pudełeczko i sprawdźmy, co w środku się znajduje. Jest maszyna, super! W takim razie ją wyciągamy. Wow, super! Jest i ona, tylko musimy ją rozpakować z całej tej folii. Tutaj są wszystkie elementy, które były w opakowaniu. Najpierw zajmiemy się rozpakowaniem naszej maszyny. Ściągamy folię. Wow, jaki ma piękny turkusowy kolor. Mój ulubiony, jest naprawdę prześliczny. A maszyna na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo stabilną i taką mocną. Za chwileczkę przejdziemy do tworzenia przypinek i krok po kroku Wam pokażę, jak to zrobić, ale najpierw pokażę Wam, jakie mamy tutaj szablony. Właśnie taką przypinkę możemy sobie stworzyć. Wystarczy tylko wybrać szablon, więc najpierw otworzę sobie to wszystko z folii. I teraz pokażę Wam, jakie mamy tutaj szablony. Są przepiękne, ponieważ jest tęcza, są wąsy, jest arbuz, jest jednorożec, mamy kopertę, jakiś lód. I sprawdźmy dalej. O, i jest ich wiele, wiele więcej. Naprawdę są bardzo ładne i takie kolorowe. Za chwileczkę krok po kroku pokażę Wam, jak ją dokładnie zrobić. No więc teraz nadszedł czas, aby wybrać szablon, który chcielibyśmy mieć na przypince. Wszystkie bardzo mi się podobają, nie wiem, który wybrać. Ojejko, to jest trudna decyzja, ale wybiorę może o tego ananasa. Musicie przyznać, że jest naprawdę śliczny. I teraz tylko muszę go stąd wyciągnąć, naszego ananasa. Wyciągamy nasz szablon, musimy go bardzo delikatnie oderwać, tak aby go absolutnie nie uszkodzić, no bo wtedy przypinka już nie będzie tak ładnie wyglądała. I już prawie go mam, już prawie wydarłam naszego ananasa. Okej, wow, świetnie jest. To był pierwszy krok, a teraz przejdźmy do drugiego. Potrzebne mi są właśnie te rekwizyty. Zaczynamy od naszych blaszek. Mam tutaj dwie blaszki, mniejszą część oraz większą. Zaczynamy od tej większej i umieszczamy ją dokładnie tutaj. Następnie chwytamy za naszą grafikę. Ja wybrałam tego super ananasa i wkładamy go tutaj do naszej komory. I na sam koniec dajemy jeszcze taką przezroczystą folijkę. Okej, wszystko jest gotowe. To teraz tylko wystarczy zasunąć naszą maszynę i musimy teraz do samego końca dokręcić nasze pokrętło. I uwaga, powinno strzelić. I zaraz to usłyszycie. Wow, świetnie, to oznacza, że drugi krok jest zakończony. Przejdźmy teraz do kolejnego kroku, krok trzeci. Wkładamy tutaj naszą blaszkę i teraz odkręcamy naszą całą machinę. I musimy teraz naszą komorę wsunąć i znowu dokręcamy, dokręcamy. I uwaga, uwaga. Wow, gotowe. I znowu odkręcamy, odkręcamy. I spójrzmy tylko, czy przypinka wyszła. O, pewnie, że tak, jest idealna. Naszej przypince brakuje tylko agrafki. Aby móc ją gdzieś przyczepić, musimy dodać agrafkę. Świetnie, i nasza przypinka gotowa, a ja już się nie mogę doczekać, kiedy zrobię kolejne. Wybieramy kolejne szablony, tyle ich tutaj jest i nie wiem, na który się zdecydować, ale bardzo podoba mi się ten kotek, który wygląda tutaj z tej koperty, jest prześliczny. Tę przypinkę jeszcze zrobię i jeszcze może tę tęczę kolorową, też jest przesłodka. Razem dzisiaj zrobię trzy przypinki dla Was. No więc odrywamy nasze szablony i będziemy tworzyć kolejne przypinki. Koperta ze słodziutkim kociakiem oraz prześliczna kolorowa tęcza. Zaczynamy od naszego kociaka w kopercie. No więc
Znowu powtarzamy te same czynności. Najpierw na sam początek wkładamy blaszkę, następnie wkładamy grafikę, potem wkładamy naszą folię, no i pierwsza część jest już gotowa. Dociskamy i kręcimy. Dobra, kolejna część, znowuż przekładamy, ale najpierw musimy tutaj włożyć kolejną naszą blaszkę, więc wkładamy, dociskamy i kręcimy do samego końca, słuchajcie, aby nasza przypinka wyszła idealnie. I uwaga, o, świetnie, wyszło idealnie. Odkręcamy naszą maszynę i sprawdźmy naszą przypinkę. Wyszła idealnie, jaki słodki kociak. Pewnie wiecie, co mu brakuje, prawda? I jeszcze tylko naszej agrafki. I teraz możemy przyczepić naszą przypinkę na swoje ubranie i, no, i nią się cieszyć. Mam tutaj dwie przypinki, kociak w kopercie oraz ananas. Prześlicznie wyglądają. Tak więc przechodzimy do kolejnej, już trzeciej, ostatniej przypinki. I to będzie ta prześliczna tęcza, o której Wam mówiłam już wcześniej. Więc zaczynamy. Najpierw wkładamy naszą blaszkę. Następnie wkładamy naszą grafikę. Teraz już to idzie bardzo szybko, bo dokładnie wiemy, co należy krok po kroku robić. No i teraz oczywiście tylko dokręcamy. Już prawie, prawie. O, gotowe! Odkręcamy naszą maszynę. I Wy wiecie, prawda, że teraz musimy przejść na drugą stronę. Tutaj włożyć blaszkę. Dokręcamy. I już za chwilę będziemy mogli cieszyć się naszą świetną przypinką. Uwaga! Gotowe! Odkręcamy. I zobaczmy, co nam tutaj powstało. Tadam! Prześliczna tęcza! I oczywiście ponawiamy czynność, wkładamy klips i jest gotowa tęcza, kociak w kopercie oraz ananas. Stworzyłam dzisiaj trzy prześliczne przypinki. Domowa maszyna do robienia przypinek. Ja jestem zachwycona. Ten produkt jest naprawdę świetny. Każdemu z Was go polecam, ponieważ jeśli jakieś nawet grafiki Wam się nie spodobają, to możecie sami wyciąć szablon i zrobić co tylko chcecie jako przypinkę. Bardzo Wam ją polecam. Maszyna jest super. Dzięki, że ze mną byliście w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, aby zostawić lajki, czyli łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!